Jest to cykl spotkań. Od wielu już lat takie spotkania organizujemy. W ubiegłym roku było spotkanie w związku z 5. rocznicą specjalnej strefy ekonomicznej w Witkowicach Podgórnych. W tym roku jest to spotkanie dla średniego i małego biznesu. A jest w tej chwili u nas dużo, około 3 tysięcy, więc też gości będzie sporo. Tego typu spotkania to jest wymiana doświadczeń, wymiana koncepcji, projektów, czegokolwiek, co dotyczy. Można wiele rzeczy poustalać, także myślę, że to potrzebne jest bardzo. Z perspektywy Brukseli, Kobierzyce to jest przykład wielkiego sukcesu. Z rolniczej gminy jeszcze przed 20-kilkoma laty stała się ona gminą nadal rolniczą, ale również i przemysłowo-handlową. W każdym razie wiodącą, jeśli chodzi o dochody, wydatki na cele społeczne przez samorząd, no i miejsce, gdzie chyba dobrze prowadzi się interes. Jest to gmina w moim powiecie najbardziej gospodarna, jest to gmina numer jeden w powiecie wrocławskim, ale też w całym kraju. Jest na trzecim miejscu, bezrobocie, bez mała żadne, znikome. No i cieszy ten obraz Kobierzyc, właśnie tego motoru napędowego dla gmin, chociażby sąsiednich powiatu wrocławskiego. Generalnie to absolutnie nie zauważamy kryzysu, wręcz odwrotnie, mamy problem ze znalezieniem ludzi do pracy. To, że starosta czy wójt mówi, że mamy najniższe bezrobocie, to jest i zaletą, dla przedsiębiorców jest to wadą. Jak się wiele lat temu baliśmy, że nam te firmy, te duże koncerny LG zabiorą pracowników, nieprawda. Nikt nam nie zabrał, bo my mamy inne działanie, my lepiej wynagradzamy ludzi. Ale z kolei no, my mamy inne wymagania. Tam są potrzebni pracownicy sektorowi na wąskim wycinku pracy, a u nas pracownik w mniejszych i średnich firmach musi wiele zagadnień realizować jednocześnie. Pewne pozytywne są zjawiska podczas kryzysu, zwłaszcza te, które powodują, że przedsiębiorcy racjonalizują koszty. A więc jeśli zgłaszają się dzisiaj do Kobierzyc, to znaczy, że wiedzą, że tutaj można prowadzić interes taniej, ale równie skutecznie niż na przykład we Francji, w Holandii czy w Niemczech. Dlatego jedni na kryzysie tracą, inni na kryzysie zyskują. To bardzo dobry przykład i dla nas Dolnoślązaków i Polaków i europejski też. Gminy, która się bardzo dobrze rozwija, która bardzo dobrze wykorzystuje swoje atuty, która ma dobrych gospodarzy i która bardzo dba o to, żeby inwestorom było dobrze. Co więcej, fama się roznosi i coraz to przyjeżdżają nowi, więc trzymam kciuki za sukces Kobierzyc. To geopolityczne położenie i bliskość autostrady, i bliskość Wrocławia i świetne wykorzystanie. Ja wykorzystanie wszystkiego, co mają, że tak powiem, bo oprócz tego, że jest, to była typowa rolnicza gmina, prawda, świetne gleby i zawsze się wydawało, że to tylko to będzie tutaj, a tu jednak okazało się, że można na tej bazie wybudować coś fantastycznego, 25 tysięcy miejsc pracy, przecież to są naprawdę duże rzeczy, to warto popatrzeć, jak oni realizują swoją strategię, na czym to polega, na konsekwencji, na dobrej wiedzy, dobrym zarządzaniu, szczęściu do świetnych zarządzających, bo przecież tak to było i uporowi. Przecież to nie jest taka prosta rzecz na jedynkach, dwójkach, glebach robić to, co oni tutaj robią. A na pewno dało to więcej, niż gdyby to było wykorzystywane rolniczo typowo. Zauważam w tej chwili jeden chyba bardzo pozytywny trend, mianowicie coraz więcej jest rolników dużych, koszty mniejszych. Jest to chyba nieuniknione, że jednak będzie komasacja gruntów, będzie to jednak w kilkunastu rękach, gdzie po pierwsze jest efektywność większa, możliwość też mechanizacji, możliwość nowych technologii i chyba w tym kierunku będziemy szli dalej. Wiele gmin ma podobną lokalizację jak Kobierzyce, ale nie każda dzięki temu rozwija się tak dynamicznie jak Kobierzyce, więc trzeba połączyć dwie rzeczy. Dobrą lokalizację czy jakikolwiek inny atut, bo mogą być gminy, które mają
inne atuty i mądrych gospodarzy, którzy umieją z tego zrobić użytek. Zanim jeszcze powstawały węzły autostradowe, zanim się rozwijały drogi wokół Wrocławia, Kobierzyce już ściągały inwestorów bardzo mądrze, dając im specjalne warunki, a poza tym ta bliskość Wrocławia, no to jest też ogromny atut, prawda? Wiele osób, które pracują we Wrocławiu, mieszkają tutaj w gminie, tutaj płacą swoje podatki, dlatego też i gmina rośnie, ale to też dobra atmosfera, która jest tutaj wytwarzana, spowoduje, że ludzie chcą być w tej gminie i chcą się czuć uczestnikami jej sukcesów. Zarobiłem ileś pieniędzy i sobie tak pomyślałem, że właściwie z dokładnością do kilkuset tysięcy wszystko tutaj zainwestowałem. Więc nie udało mi się wywieźć tych pieniędzy. Myślę, że to jest pewnego rodzaju taki magnetyzm, który powoduje dobra i sympatyczna atmosfera w tej gminie. Dobrze się zarabia i dobrze się inwestuje. Tu także jest bardzo dobry klimat do życia. Jest to blisko, z niektórych brzegów Wrocławia nie ma tak blisko do centrum jak stąd, a mamy tu spokój, ciszę i dobre warunki. Jednym cennym warunkiem jest bliski kontakt z władzami. We Wrocławiu, żeby się spotkać z prezydentem, normalnemu małemu przedsiębiorcy, to trzeba chyba z pół roku chodzić, zabiegać, żeby to było możliwe. My wójta mamy na każdy telefon, na każdą prośbę. Traktujemy biznes bardzo równo. Tu mówię o dużych przedsiębiorstwach, przykład strefy specjalnej firm LG, całej grupy LG i innych, gdzie pracuje w strefie około 12 tysięcy już ludzi, jak również ten średni i mały biznes. Duży biznes napędza mały biznes. Przy dużych firmach tworzą się małe biznesy i też te lokalne, i też jednoosobowe, czy kilkuosobowe, które również tworzą miejsca pracy. I tak naprawdę to na tym małym i średnim biznesie gmina stoi. Mamy cały przekrój od małych firm usługowych typu warsztaty blacharskie, usługi budowlane, po większe firmy transportowe, firmy ochrony, porządkowe, firmę produkcyjną, mamy spółki akcyjne w swoich szeregach, mamy dewelopera, mamy cały przekrój po prostu gospodarczy. I to jest jeszcze jedna siła stowarzyszenia, że my razem reprezentujemy silną branżę, bo z ślad za jedną usługą idzie druga, trzecia. Bardzo dużo kooperujemy między sobą i to na bardzo dobrych warunkach. Po pierwsze się znamy, wiemy, że jesteśmy solidni względem siebie, stwarzamy sobie dobre warunki, szybkie działanie i my znaczną część działalności gospodarczej realizujemy dla siebie, dla swoich firm, dla swoich działań. Ważne jest to, co się dzieje po tym, jak inwestor właśnie u nas już ulokował swoją działalność. Takie spotkania temu służą. To jest szacunek dla inwestorów. Inwestor daje duże dochody dla gminy, z czego gmina oczywiście buduje infrastrukturę naszą, tą lokalną. Natomiast samo szanowanie inwestora, pokazanie, że jest tu ważny, duży czy mały, to chyba jest ten duży atut, taki ten ludzki, społeczny. Wiele firm działa, zwłaszcza tych małych, a właściciele czy też szefowie po prostu nawzajem się nie znają. Jest to integracja, jest to spotkanie, możliwość wymiany doświadczeń, ewentualnie posłuchanie, jak w innym biznesie idzie w tych trudnych czasach w świecie i w Polsce. Warto to robić, bo to są też wskazówki na przyszłość. Dla małych przedsiębiorców i średnich jest dobry kontakt mieć dużych inwestorów, o co władze zadbały, stwarzając nam możliwość mieć w tle wielkie firmy, dla których jest możliwa kooperacja, usługi i związane z tym działania. To jest okazja dla tych, którzy chcą zainwestować, bo wiele firm, które ma do wyboru, prawda, Kobierzyce czy inne gminy, to idzie echo w świat, prawda, czy powiedzmy w gminę, czy w Polskę i wszyscy tutaj wiedzą, że my po prostu szanujemy inwestorów i takie spotkania właśnie organizujemy u nas.
Gmina Kobierzyce. Miejsce, które łączy. Warto tu przyjechać i zostać. www.ugk.pl